bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Co wójt robi w gminie, co burmistrz robi w mieście, to podobno widać. Są inwestycje trafione, są inwestycje poronione, są inwestycje, za które zapłacono za dużo, no są inwestycje jakby z prawa kadłuba wynikające, czyli coś, co się uda tanio zrobić i dobrze. Ale przede wszystkim inwestycje to są potrzebne pieniądze, a jeśli pieniądze, no to skądś trzeba je wziąć. I dochodów własnych wtedy brakuje. Co robią wójtowie? No zapożyczają się i rośnie właśnie zadłużenie miasta czy gminy. Nieraz sięgające 50%, jak to jest w Dębem Wielkim. Ale zadłużenie może być znacznie większe na jednego mieszkańca, jak to jest na przykład w Sulejówku. I wtedy jednak to jest sporo mieszkańców, i ono nie jest takie duże, chociaż liczbowo również przeważa w całym powiecie mińskim. Ale z kolei właśnie Sulejówek jest drugi na liście, tu akurat ranking wspólnoty, takie pismo jest samorządowe, jest na drugim miejscu i 57. miejsce ma, proszę Państwa, na 607 właśnie miast w Polsce. To jest dobre miejsce, ale ostatnio Sulejówek został wyprzedzony przez Halinów. To jest bardzo ciekawa sprawa, te dwa miasta. Halinów jest znacznie młodszy, proszę Państwa, bo Sulejówek to rzecz przedwojenna, a Halinów to lata 90. A więc musimy powiedzieć, że Halinów się dynamicznie rozwija i proszę Państwa zajął, proszę Państwa, 54. miejsce. O 3 miejsca wyprzedził Sulejówek z kwotą, to jest bardzo ważne, na jednego mieszkańca 1468 zł inwestycji, czyli każdy mieszkaniec gminy, miasta i gminy Halinów miał udział w tych inwestycji prawie 1500 zł. Nie jest to dużo, bo w stosunku do innych miejscowości, do tych miast, bo najlepsze inwestowały nawet 7 tysięcy złotych. Najsłabsze tylko 62 zł na osobę, ale tak widocznie musi być, bo każdy krawiec kraje, jak mu materii staje. Z kolei, jeśli chodzi o gminy wiejskie, tu na pierwszym miejscu, o dziwo, jest Dobre. Kto by się spodziewał, że gmina Dobre tak zapunktuje w rankingu wspólnoty. I to jest, proszę Państwa, niewiele mniej niż w Halinowie, bo jest 1318 zł. Sam jestem ciekaw, co w ciągu, bo to też bardzo ważna rzecz, że to nie jest za 2019 rok, tylko za 3 poprzednie lata, czyli 17, 18 i 19, bo u nas robiliśmy ranking inwestycyjny, była inna całkiem kolejność, ale to było za ostatni, za 2019 rok. Więc Dobre. Cegłów, no tu się by zgadzało, jest również w rankingu Rzeczpospolitej, pierwszy wśród gmin wiejskich, a tutaj drugie miejsce ma 1314 zł. Potem Mińsk gmina, potem Jakubów, to też ciekawe. Dębę Wielkie, to, które najbardziej zadłużone, ale inwestycyjnie nieźle całkiem. Stanisławów w rankingu Rzeczpospolitej zajął drugie miejsce wśród gmin wiejskich, a tutaj ma miejsce trzecie od końca. No i Sienica i na końcu już Latowicz, który ma tylko 604 zł inwestycyjne, więc 1318 a 604 to jest zasadnicza różnica, proszę Państwa, i trzeba o tym pamiętać, że jaka nierówność jest inwestycyjna wśród gmin powiatu mińskiego i to trwa chyba od wielu lat, aczkolwiek są tu takie skoki do przodu, jak ten właśnie Halinów, wyprzedzający Sulejówek.
Co inwestowała gmina przez ostatnie 3 lata? Wiedzą, jak mówiłem, mieszkańcy. I mieszkańcy potrafią ocenić, czy te rankingi są adekwatne do sytuacji. Czy tak jak w Mińsku, chociaż Mińsk jako miasto powiatowe zajął, proszę Państwa, aż 241 miejsce. Spadek. 71 miał w poprzedniej jeszcze trzylatce. W następnej trzylatce miał 192, a teraz aż 241. I to jest, proszę Państwa, tylko 422 zł i 61 groszy. Aż się tak zastanowiłem, czy dobrześmy napisali, ale rzeczywiście tylko 422 zł na jednego mieszkańca. Ale z czego się dziwić, jak na budżet inwestycyjny, z budżetu inwestycyjnego mamy tylko 8 milionów, w porywach do 9. No inwestują spółki Skarbu Miasta, ale te akurat nie były brane w tych procesach inwestycyjnych. Chodzi o inwestycje z budżetu miasta. Tylko i wyłącznie. Daje do myślenia ten ranking na pewno, ale myślę, że również przyda się przy wyborze nowych władz gminy za 3 lata, bo to 5-letnia kadencja teraz, proszę Państwa, rzeczywiście. A więc uważajmy, obserwujmy te rankingi. Ja wiem, że interesują się tym i władze gmin, i również mieszkańcy. Będziemy je dla Państwa przygotowywać i poddawać Państwa ocenie. Kłaniam się, do zobaczenia przy najbliższym rankingu. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.